tylko dywagacje to znowu nie robicie razem jako drużyny, tylko każdy sobie. Zresztą no tak, trochę tak, ale wiesz, no, kwestia jest taka, że... Wiecie, ja na przykład, ja tak jak graliśmy sobie w tym sezonie, gdyby chłopaki mówili, dobra, teraz trenujemy i napierdzielamy, to ja bym pewnie poszedł za tym, nie? Ale tak, żeby... Maćku streamuje? Tak swoją drogą, Mateusz? Ale wiecie, ale kwestia jest taka, że ja nie wychodziłem z inicjatywy, bo mi się nie chciało, bo grałem sobie w Warzone też, bo grałem sobie trochę w POE, tak, i nie miałem takiej motywacji. A wydaje mi się, że gdybym ja zaczął napierdzielać w CS-a więcej, to wiecie, to kwestia jest taka, że ja mógłbym trochę, wydaje mi się, pociągnąć całą ekipę ze sobą i im powiedzieć, że teraz kurwa gramy i koniec i przygotowałem dzisiaj taktyki i ustawienia na mapę, nie wiem, The Inferno i mamy to przygotować sobie teraz i mamy to trenować i tyle. Wiecie, jeżeli ja bym pokazał pewne rzeczy i bym wyszedł z inicjatywy, to wydaje mi się, że chłopaki też by poszli trochę za mną, dlatego to nawet nie są potrzebne dywagacje całego teamu. Wiecie, kwestia jest taka, że żeby to działało, to wszyscy muszą mieć takie same chęci. No ja nie będę też wymagał od, nie wiem, od Paszy, żeby teraz chciał grać w CS-a z nami, no bo to, jakby to już nie są czasy dla Jarka, żeby najpierw w CS-a, aczkolwiek myślę, że jakby wyjdzie inicjatywą i powiedzieć Jarkowi, dobra, tutaj przyjdź tego i tego dnia na tą godzinę, żeby poćwiczyć sobie coś tam, to myślę, że Jarek też byłby chętny. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim brakuje po prostu kogoś, kto wyjdzie z inicjatywą, żeby tak, wiecie, przycisnąć, nie? Bo tak jak nie ma inicjatywy, to nikomu się tak do końca nie chce, no bo każdy ma swoje rzeczy, ma swoje wakacje, inne gierki i tak dalej. No więc tak to wygląda, no.